Michał, jak z twojej perspektywy wyglądał ten mecz? To chyba jeszcze było trudniejsze spotkanie niż w Lublinie i kosztowało was więcej zdrowia i biegania niż w pierwszym meczu. Powiem tak, że bardzo ubolewam nad tym i rozmawiałem też z zawodnikami Motorów. Wspólnie doszliśmy do tego wniosku, że takie dwie ekipy powinny grać w drugiej lidze. Szkoda, że na siebie trafiliśmy. No wygrał, mi się wydaje, awansował, mi się wydaje lepszy. I no, myślę, że ci wszyscy, którzy nas jakby nie stawiali na nas, myślę, że przekonaliśmy ich tymi dwoma meczami, że jesteśmy zespołem lepszy po prostu. I zasłużenie awansowaliśmy. Po tej pierwszej bramce, którą strzelił Motor, pojawiła się taka chwila zwątpienia u ciebie? Przepraszam. Nie, ja wierzę w chłopaków. Oni dwa lata pracowali na ten sukces i po prostu im się to należało. Ja już jakoś udało mi się już ten sukces kiedyś w postaci awansu przeżywać w Elblągu. Myślę, że tutaj rzesza ludzi pracowała na to, żeby ten awans zrobić i serdecznie im za to gratuluję. Dziękuję i gratuluję przede wszystkim, bo myślę, że druga liga to jest jakby najniższy poziom rozgrywkowy dla takiego klubu jak Olimpia. A tą piłkę z rzutu wolnego chciałeś uderzyć w taki sposób, w to miejsce? Tak. To jest trenowane. To mi się wydaje, że nie będę niespójny, że to nie było trenowane i po prostu chłopaki we mnie wierzyli. Do końca się wahaliśmy, kto ma uderzać, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, żebym spróbował uderzyć. Gdzieś w poprzednim mecze też gdzieś tam była jakaś powtarzalność, trafiałem światło. No, trzeba się cieszyć, no, takie bramki wpadają nieczęsto i fajnie, że przy pomocy kolegów te dwie bramki, moja i Antona, dały nam sukces w postaci awansu. A was także dedykujemy naszej mamusi, tak, Alicji. Mamusia bardzo to przeżywa i ten awans jest, można powiedzieć, dla niej. Mama,